witam bardzo serdecznie. Program Staszczyk Niezależnie. Witam Państwa, witam dzisiaj mojego gościa po raz pierwszy w portalu radomsko24.pl. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień pani dobry. Poseł. Pierwsze nasze spotkanie, tylko boję się pani poseł, czy to nie będzie ostatnie. Dlaczego? Bo zastanawiam się, rząd przedstawi projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie nowej, no jak to pracownicy mediów określają, daniny od mediów. Niektóre media mogą tego nie wytrzymać. Jak by pani to skomentowała dzisiaj? Może to nie tyle danina od mediów, panie redaktorze, bo warto tu szczegółowo opisywać, tylko chodzi o tak zwane podatki od reklam, które media mają. Wiemy, że w czasie pandemii szczególnie rozwinęły się te internetowe portale i tam bardzo dużo reklam jest. I ten podatek w zdecydowanej większości, jeżeli oczywiście będzie, bo dopiero prace się rozpoczną, będzie przeznaczany na Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli na walkę z pandemią. Ale to w trochę nierównej walce są te media, nazwijmy to prywatne, komercyjne, a po prostu telewizja rządowa, która otrzymała 2 miliardy złotych, a tak naprawdę państwo nie dokłada żadnych pieniędzy do mediów prywatnych. Nie mamy do czynienia z telewizją rządową, tylko z telewizją publiczną. Tu byśmy polemizowali. No to możemy polemizować obowiązkiem państwa, każdego państwa, które posiada telewizję publiczną i tak się dzieje na całym świecie, jest pomoc finansowa i wsparcie finansowe właśnie takich mediów, mediów publicznych. Mamy tu do czynienia i z telewizją, i z radiem. A jest tego dużo. Telewizja publiczna to nie tylko TVP1, nie tylko TVP2, TVP Info, ale również kilkanaście ośrodków regionalnych. My, radomszczanie, mamy ośrodek łódzki, czyli telewizję publiczną Łódź. Pani to określiła jako podatek, ja nie będę jednak przy tej daninie, ale bo zastanawiam się, że tak suma summarum to na samym końcu nie kto inny zapłaci ten podatek, ale wszyscy mieszkańcy Polski, wszyscy ci, którzy oglądają, no zwykły Kowalski, ja też zapłacę, bo to się sięgnie do kieszeni Polaków. Taka narracja jest narracja narzucana, ale no tak będzie, przede wszystkim generalnie reklamodawcy zamawiają u was i to w mediach, wielu mediach. Ja tutaj uważam, że Radomsko24 jeszcze na tyle nie jest bogatym portalem, no ale mamy całą masę takich portali. Warto popatrzeć, nawet w niektóre lokalne w Polsce są takie, że z tytułu reklam wpływa rocznie i 5 milionów złotych. No mówię o lokalnych, o niedużych miejscowościach, ale gdzie jest portal tylko dotyczący kilku gmin. Pani poseł, ale to są to. Z tego te media się utrzymują, nie dostają dotacji rządowej. My nie mamy tutaj, państwo polskie nie chce zabierać całościowych kwot, to jest raptem kilka procent i tutaj chodzi o taką solidarność mediów, żeby tak jak i przedsiębiorcy, jest fundusz solidarnościowy, gdzie przedsiębiorcy tacy, którzy mają duże dochody, płacą i te pieniądze są przeznaczane głównie dla osób niepełnosprawnych, to tutaj z takich wpływów od reklamodawców ta część będzie przeznaczana na walkę z pandemią, na Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozumiem. Te pieniądze nie pójdą na rozwój na przykład mediów publicznych, o których pan redaktor tutaj jakby wspominał. Jeszcze miały dostać media publiczne pieniądze, to bym był. Jesteśmy wszyscy rzeczywiście dotknięci i poranieni jesteśmy bardzo. Rok 2020, gdzie ta zaraza, już tak to nazywajmy, dotknęła cały świat, Polskę również. I rok 2021 też będzie rokiem walki. Jesteśmy wszyscy bardzo mocno poturbowani. Wiemy, że wielu przedsiębiorców też z tego powodu ma wiele problemów. Państwo polskie robi co może, wprowadzając tarcze antykryzysowe, tarcze finansowe, żeby ratować. My cały czas też monitorujemy sprawę, bo jeszcze nie do wszystkich ta pomoc dotarła. I w związku z tym przygotowuje teraz rząd polski, pan premier Mateusz Morawiecki, plan Polskiego Ładu. Nowy Polski Ład, tak się ma nazywać ten program. Bez słowa narodowe, właśnie, ale za to ze słowem polskim. Właśnie. Tu może postawimy kropkę, bo mam kolejne pytania. Jakimi przymiotnikami określiłaby pani Polki, pani poseł?
Jak najlepszym, jak każdego człowieka, czyli bez względu na to, czy dany człowiek jest mi przyjazny, czy go szanuje, czyli czy co? Nie, czy on odważne, mnie szanuje. Przedsiębiorcze, przebojowe. Przeważnie zwracam się i odnoszę do każdego bliźniego z ogromnym szacunkiem i jeszcze mam coś takiego, to jest dane od góry, łaskę przebaczania. No właśnie, ale ja bym zapytał w takim razie, to dlaczego Polki pozbawia się prawa do własnej decyzji, do własnego głosu. A o co pan w kontekście, pyta, proszę, w kontekście konkretnie? Aborcji, pani poseł. Nie pozbawiamy, nie pozbawia się Polek do własnego zdania, do własnego głosu. Panie redaktorze, mamy to w takim razie, takie prawo, którym jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Nadrzędne prawo w naszym kraju, pod konstytucję, podporządkowane są całe dziesiątki innych praw i ustaw, a artykuł 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie mówi, że życie i człowiek rozpoczyna się od poczęcia, czyli mówimy tu o prawie małego człowieka, człowieka istoty ludzkiej, która znajduje się w łonie matki to i nie ma czegoś takiego jak całkowita aborcja, bo cały czas ten przekaz był, zwłaszcza jesienią podawany, że w Polsce będzie całkowita aborcja. Nie, dlatego że przesłanka mówiąca o tym, że jeżeli ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety, wtedy będzie można dokonać aborcji. Ale z ciężkimi wadami płodu też będą musiały kobiety w Polsce rodzić. Stąd, panie redaktorze, chcemy, została usunięta przesłanka eugeniczna, bo dlaczego mają na świat nie przychodzić dzieci z zespołem Downa? Dlaczego mają nie uczyć się, nie rodzić się dziewczynki z zespołem Turnera, które kończą studia, są lekarzami, panie redaktorze, i też do tej, mózgu też, też do tej, rodzić, do tej pory były takie ciąże usuwane. Tu idziemy w stronę, jeżeli chodzi o ustawę za życiem, żeby powstało jak najwięcej, bo już istnieją hospicja perinatalne, żeby tych hospicjów było jak najwięcej, żeby rodziny, mamy takich dzieci otrzymywały jak największą pomoc medyczną, psychologiczną ze strony państwa, żeby nie musiały się martwić. Panie redaktorze, istnieje jeszcze coś takiego, że nie każdy rodzic musi wyrażać zgodę na pożegnanie z takim dzieciątkiem, które przyjdzie na świat, ale gro rodziców sobie tego życzy i są bardzo z tego powodu szczęśliwi, że mogą to swoje dziecko wziąć w ramiona i się z nim pożegnać po urodzeniu. W teorii to bardzo ładnie brzmi, gorzej jest w praktyce. Ale w praktyce takie sytuacje są i zdecydowana większość, panie redaktorze, niż ta, która wychodzi na ulicę. Właśnie, i tak, kto wychodzi pani zdaniem na ulicę? Kto to jest? Panie redaktorze, na ulicę wychodzi tak zwany strajk kobiet. Kto go reprezentuje, no to wiemy. Wychodzą z ogromnymi wulgaryzmami, ze słowami, których no, nie przystoi mi tutaj cytować w tak szanownej redakcji i przy panu redaktorze, z którym znamy się już przynajmniej kilkadziesiąt lat, gdzie tak naprawdę chodzi tylko o jedno. Tu nie chodzi o kobiety, bo te kobiety osoby nie stoją kobiety, po stronie, wychodzą też mężczyźni. Tu nie chodzi o sprawę kobiet, tylko generalnie o to, żeby obalić rząd polski, który został wybrany w demokratycznych wyborach i taki mandat otrzymał. Pani z takimi i parlament z większością otrzymał od społeczeństwa polskiego. Proszę mi powiedzieć, czy pani by z takimi ludźmi chciała podyskutować? Panie redaktorze, tacy ludzie byli u mnie dwa razy pod domem. Za pierwszym razem 26 października w liczbie 400 osób z ohydnymi okrzykami. Wiedzieli, że mnie w domu nie ma, bo ja musiałam tego dnia jechać do Warszawy. Miałam bardzo ważne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości. Więc przyszli, wiedząc, że w domu tym mieszka moja niepełnosprawna córka z zespołem Downa, Marta, i mieszka moja starsza siostra, 77-letnia, wieloletni pedagog, harcerz, gdyby pani była w domu, wychowawca pani wielu do nich? Pokoleń młodzieży, dzieci i młodzieży tu w Radomsku. Wyszłaby pani do Nie do wyszłabym tej do takich okrzyków, panie redaktorze, przykro mi, ale z taką stroną się nie rozmawia, z agresją, bo pani wulgaryzmami. Pani ich określiła jako zerowo-jedynkowymi.
Dlaczego? Gdzie tak określiłam? To pani, chyba cytat jest nawet chyba z którejś z portali, że organizowane w całej Polsce protesty przerażają agresją i wulgaryzmem, jak oceniają, jak liderzy protestów są ludźmi zero-jedynkowymi i nie widzą możliwości usiąść z nimi do dialogu. Tak, bo oni mają bardzo zawężony swój sposób protestu i wykrzykiwania i myślenia, więc który opiera się na kilku słowach, na kilku zdaniach. Mhm. Tam nie ma możliwości rozmowy, nie ma możliwości zasiądnięcia do stołu, mhm. żeby spokojnie rozmawiać na argumenty merytoryczne, a nie na pani słowo, profesor, które zaczyna się na W, a rozumiem. Kończy się na spółgłoskę ci. Powiedziała pani, że znamy się kilkadziesiąt lat i chyba tak jest, prawda? Bo coś mi się nasuwa mi się do głowy taka myśl, że podobne takie protesty były, pani już była chyba w przestrzeni wtedy samorządowej, działała pod domem byłego prezydenta Jerzego Słowińskiego. Też taka grupa była krzykliwa i też by pani dzisiaj z perspektywy czasu współczuła prezydentowi, że coś takiego panie pod jego domem było? Panie redaktorze, ja nie uczestniczyłam. Było tam rzucanie ja jajkami. Pamiętam, tak, ja pamiętam, ja nie uczestniczyłam w tym proteście, oczywiście, że nie uczestniczyłam. Mhm. Wiemy doskonale, czego dotyczył ten protest, że głównie byli tam ludzie niezadowoleni, co się dzieje z klubem sportowym. Ja chciałabym przypomnieć, że w latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL był również w Radomsku ogromny protest, który przeszedł przez wszystkie miasta Polski związany z ACTA. Wtedy, kiedy Polska chciała wprowadzać ograniczenia w internecie, przypomnijmy to sobie, i wtedy na wezwanie jednego z polityków lewicowych w naszym mieście, ten protest przyszedł pod dom prezydenta miasta, wtedy prezydentem miasta była Anna Milczanowska. Rozumiem, ale wtedy nie było takiej niesamowitej pacyfikacji. Nie było takiej, przede wszystkim, panie redaktorze, przede wszystkim ten tłum wtedy, kiedy przyszedł pod mój dom, ja wtedy wyszłam, nie miał wulgaryzmów na swoich ustach, nie było ohydnych okrzyków takich, gdzie rzeczywiście mogą poranić nie tylko w mózg, uszy, ale i duszę. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję pani za przyjęcie, za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. Państwu dziękuję za uwagę. Oczywiście nie kończymy, bo oczywiście utartym zwyczajem programu Starszy Niezależnie poseł Anna Milczanowska teraz złoży autograf na ścianie pamięci programu. Serdecznie zapraszam. Już, oczywiście. Dziękuję. I teraz mój i państwa gość, pani poseł Anna Milczanowska złożyła autograf. Proszę bardzo, miejsce dowolne. Z ogromną przyjemnością, bardzo proszę. Jeżeli się tylko Może koło Roberta Janowskiego? Może być koło Roberta, jak się też zmieszczę. Widzę, że tutaj Aleksander Grzeszkowski tak. się podpisywał. Dziękuję bardzo pani poseł za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze spotkanie w programie Starszy Niezależnie, poniedziałek, środa, piątek, godzina 19:45. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.